Jak zdać maturę z matematyki, jeżeli nic nie umiesz? Nie da zdać się matury z matematyki, jeżeli totalnie nic nie ogarniasz z matematyki, ale są sposoby na to, żeby znacząco zwiększyć swoje szanse na zdanie takiej matury. Pokażę Ci kilkanaście zadań, które po pierwsze, bardzo często pojawiają się na maturze. Po drugie, rozwiązanie ich jest banalne. Po trzecie, bez zakuwania zbędnej teorii. Po obejrzeniu tego odcinka będziesz wiedział, jak je rozwiązać. Na maturze dostaniesz kilka dodatkowych punktów i znacząco zwiększysz swoje szanse na zdanie Twojej matury. Ten film może zdecydować, czy zdasz swoją maturę z matematyki, czy też nie. Pierwsza rzecz, która Ci zapewni darmowe punkty na maturze, to Twój kalkulator. Zobacz, mamy takie zadanie. 2 pierwiastki z 8 minus 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. Pierwiastków nikt nie lubi, ale co z tego? Zobacz sobie, że jeżeli weźmiemy sobie 8 i pierwiastek z tego, to wychodzi 2,82. Co to znaczy? W miejsce tego pierwiastka z 8 wstawmy sobie właśnie 2,82. Dwójkę z przodu sobie przepiszemy, mnożenie przepiszemy, minus przepiszemy, trójkę przepiszemy, a tu mamy pierwiastek z dwóch. W takim razie bierzemy 2 pod pierwiastkiem 1,41 razy 1,41. Tu mamy nawias, nawias, kwadrat równa się. I teraz bierzemy sobie, wymnażamy ile to jest, czyli bierzemy 2 razy 2,82, wychodzi 5,64 minus i teraz mnożymy sobie 3 razy 1,41 wychodzi 4,23. Mamy to oczywiście podnieść sobie jeszcze do kwadratu. Teraz bierzemy tą liczbę, którą mamy 5,64, odejmujemy 4,23 i dostajemy, że to jest 1,41, ale to trzeba jeszcze podnieść do kwadratu. Ile to otrzymamy? No jeżeli weźmiemy 1,41 i teraz podniesiemy do kwadratu, wychodzi 1,9881. Nie ma takiej odpowiedzi, ale my mamy przecież 4 odpowiedzi. Bierzemy tą, co jest najbliżej, no bo to jest prawie 2, bo jest 1,9. I odpowiedź A jest poprawna. A Ty masz punkt na swojej maturze. Kolejne moim zdaniem darmowe punkty to jest tego typu równanie. I co z tego, że na razie nie wiesz jak je zrobić? Już Ci pokazuję. Zobacz, mamy pewne wyrażenie razy nawias równa się 0. Wtedy bierzemy, że to pierwsze wyrażenie, czyli 2x równa się 0, albo ten pierwszy nawias, czyli x kwadrat minus 9 równa się 0, albo ten trzeci nawias, czyli x plus 1 równa się 0. Co teraz robimy? Rozwiązujemy. Dzielimy to przez 2, czyli x musi być 0, no bo 2 razy 0 to jest 0. Tutaj dziewiątkę przenoszę na drugą stronę, a jak przenoszę, to zmieniam jej znak na 9, czyli z minus dziewiątki zrobiła się plus dziewiątka. Pierwiastkuję, bo chcę się pozbyć kwadratu. Tu musisz zapamiętać tylko jedną rzecz, że są dwie odpowiedzi, trójka oraz minus trójka. Natomiast tu przenoszę jedynkę, jak ją przenoszę na drugą stronę, to mam minus jeden. To jest praktycznie zawsze co roku na maturze. Co prawda, oni pytają o iloczyn, czyli muszę sobie wymnożyć 0 razy 3 razy minus 3 razy minus 1, a 0 razy cokolwiek to jest 0, ale pamiętaj, to jest co roku zadanie na maturze, a jest to moim zdaniem prościutkie. Jak widzisz, ciężko jest zdać, jak totalnie nic nie umiesz. Czegoś wypadałoby się nauczyć i dla osób, które po prostu chcą zdać, zapomnieć i mieć święty spokój z matematyką, przygotowałem coś specjalnego. Jest nim kurs Moje Wymarzone 30% z matury z matematyki. Czyli prosty, krótki, a przede wszystkim tani kurs, który w kilka godzin pomoże Ci przygotować się do matury z matematyki, że te 30% nie będzie wyzwaniem. Nawet jeżeli nic nie umiesz, a matematyka nigdy nie była Twoim przedmiotem. Wejdź na stronę matmaspacjon.pl przez moje 30, link jest w opisie i sprawdź, jak ten program wygląda. Jak się spodoba, to dołącz do setek kursantów, a jeżeli nie, to lecimy dalej z filmem. Jeżeli dostaniesz takie zadanie, to wystarczy tutaj tylko podstawić. Mamy sobie jakiś ciąg określony wzorem i my musimy powiedzieć, ile to jest A7. Czyli ja piszę sobie A7, tylko że skoro ja tu mam siódemkę, a tu miałem AN, to w miejsce N-a po prostu wstawiam sobie siódemki. Czyli siódemka będzie w mianowniku, siódemka będzie podniesiona do kwadratu i siódemka będzie wymnożona przez 30. Czyli otrzymuję, tu była dwójka z przodu, tu był N do kwadratu, tu było minus, a tu było jeszcze 30. No to lecimy. Dwójka przepisana, ciach. 7 do kwadratu to jest 49 minus 30 razy 7, 210, na dole jest siódemka. To jest równe. 2 razy 49 to jest 98 minus 210 przez 7 równa się. 98 minus 210, policz to kalkulator, wyjdzie, że to jest minus 112 przez 7 i to również Ci policzy kalkulator, że to jest minus 16. Czyli odpowiedź D jest poprawna. Po prostu podstawiasz. Tym razem zastosujemy Twoją legalną ściągę na maturze z matematyki, czyli Twoje tablice maturalne.
Mam wysokość trójkąta równobocznego równa się 6 pierwiastków z 3, a ja mam policzyć pole tego trójkąta. No to tutaj mamy związki malowe w trójkącie równobocznym i tu jest napisane, że H równa się A pierwiastków 3 przez 2. Czyli w miejsce H mogę sobie śmiało podstawić 6 pierwiastków z 3, a tu napiszemy sobie A pierwiastek z 3 przez 2. Pomnóżmy to przez 2, bo czemu by nie? Dostaniemy 6 razy 2, to jest 12, pierwiastek z 3 jest przepisany, ta dwójka znika, bo w końcu po to mnożę przez dwójkę i tu będzie a pierwiastków z 3. Teraz podzielę sobie przez ten pierwiastek z 3, dzięki czemu to mi znika, czyli 12 to jest a. Wiem, że to jest długość boku, ale ja mam policzyć pole tego trójkąta, no to jest też wzór na pole. P równa się a kwadrat, czyli 12 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4. 12 do kwadratu to jest 144, pierwiastek z 3 jest przepisany, a na dole wpisuję sobie 4. Kalkulator ci policzy, że tu jest 1, a tu jest 36, czyli poprawna odpowiedź to jest 36 pierwiastki z 3. Kolejne idealne zadanie, gdzie możesz ściągnąć ze swojej legalnej ściągi, czyli tablic maturalnych. Mamy boki równoległego boku 6 i 10. To, co tutaj jest wklejone, to jest oczywiście informacja z twoich tablic maturalnych. Tu jest dyszka. Tu jest szóstka i wiemy o tym, że kąt rozwarty to jest 120, czyli tu jest 120, ale z równoległego boku jest także to, co na dole i po drugiej stronie to też jest to samo, czyli tu jest 120, więc ten kąt i ten kąt, no 120 to do 180 brakuje 60, 120 to do 180 też brakuje 60, czyli tu są 60. A zobacz sobie, że to jest taki piękny wzór na pole, że P równa się A i B to są długości boku, zresztą jest podpisane A i B, tak? Mam nadzieję, że to widać. No to bierzemy szóstkę i bierzemy dziesiątkę razy sinus alfa, czyli albo sinus 120 stopni, a jak nie, to sinus 60. Nie ma znaczenia, który kąt weźmiemy tutaj. Czyli będziemy mieć, że P równa się 6 razy 10 to jest 60, natomiast sinus 60 stopni to jest nic innego jak pierwiastek 3 przez 2. Możesz to znaleźć w tablicach maturalnych też. Tu jest jedynka, tu jest 30, bo się skróci przez 2, bo połowa z 60 to jest 30, więc wychodzi 30 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź A jest poprawna. Kolejne zadanie, mamy 4 proste, musimy stwierdzić, które spośród tych prostych są prostopadłe. Szukasz w tablicach maturalnych, że proste prostopadłe są wtedy prostopadłe, jeżeli A1 razy A2 równa się minus 1. Pytanko jest tylko, co to jest to A1 i co to jest to A2. Dzięki temu filmowi będziesz to wiedział, że to jest liczba, która stoi przy x. Czyli tu jest minusik, czyli tutaj będzie A równa się minus 1. Tu jest 2 trzecie, czyli tutaj A równa się 2 trzecie. Tu jest minus 3 drugie, czyli tutaj A równa się minus 3 drugie, a tutaj jest minus 2 trzecie, czyli tu A równa się minus 2 trzecie. Wystarczy tak dodać te A, że jak je pomnożę, to mi wyjdzie minus 1. 2 trzecie razy minus 3 drugie to jest minus 1, bo 2 trzecie razy minus 3 drugie równa się dodatnia z ujemną, daje ujemną. Natomiast tutaj zobacz, dwójka się skasuje z dwójką, trójka się skasuje z trójką, no i wyjdzie faktycznie minus 1, czyli prosta L i prosta M są prostopadłe, a więc odpowiedź jest C. Kolejne zadanie, które bardzo prosto rozwiązać, to jest zadanie z miejscem zerowym. Mamy sobie funkcję jakąś i mamy policzyć miejsce zerowe. To po prostu bierzesz sobie równanie tej funkcji i przyrównujesz to do zera. I teraz rozwiązujesz. W jaki sposób? No, minus 1 trzecia razy x to jest minus 1 trzecia x. Minus 1 trzecia razy 3, czyli 3 trzecie, to jest po prostu 1, ale oczywiście z minusem, bo tu był minus. Dodajemy jeszcze piątkę i piszemy, że równa się 0. Nie lubisz ułamków? Ja również nie lubię. Pomnóżmy sobie wszystko przez 3. Minus 1 trzecia razy 3 to jest 1, ale na minusie. Minus 1 razy 3 to jest minus 3. 5 razy 3 to jest 15. Minus x sobie przepiszemy. Minus 3 plus 15 to jest nic innego jak 12. No i jak sobie teraz x przeniosę na prawo, a czemu by nie? Tu zostanie 12, a tu zostanie nasz x, czyli x jest równy 12. Kolejne zadanie, które idealnie pokazuje, że tablice naprawdę dadzą ci zdanie twojej matury. Mamy sobie dwa punkty K i L i to są końce odcinka KL. Pierwsza współrzędna środka tego odcinka jest równa minus 12. Trzeba wyznaczyć, ile tutaj jest to B, bo tego nie mamy. Szukamy w tablicach współrzędne środka odcinka i okazuje się, że pierwsza współrzędna, czyli XS, bo to jest ta współrzędna, to jest sobie taki piękny wzorek. Przy czym oczywiście nie bierzemy XA i XB, bo my nie mamy punktów A i B, tylko bierzemy XK oraz XL, bo mamy punkty K i L. Czyli współrzędna środka równa się. Jest tu kreska ułamkowa, na dole jest podzielone przez 2 i tu jeszcze jest plusik. I teraz XA to jest to, co stoi przy punkcie K, ta pierwsza, czyli czwóreczka, XB
To jest to, co stoi tutaj, czyli B. Oczywiście bierzemy sobie teraz, że to nasze XS to jest nic innego jak minus 12. OK? Jest przez 2, no to pomnożmy sobie to przez 2. Minus 12 razy 2 to jest minus 24. Równa się 4 plus B, no bo ten ułamek znika. Czwórka na lewo, czyli odejmujemy czwórkę. Minus 28 to jest B, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Wzór, podstaw, oblicz. Cała filozofia. Na koniec zadanie, którego nauczyłeś się rozwiązywać już w podstawówce, czyli średnia arytmetyczna. Co mamy? Wiemy, że ta średnia arytmetyczna takich liczb jest równa 5. Co sobie z tym robimy? Bierzemy sobie te wszystkie liczby, czyli 2x, dodać 4, dodać 6, dodać 8, dodać 11, dodać 13. Dzielimy sobie to przez ilość tych liczb, czyli przez 6 i piszemy, że ta średnia jest równa 5. Pozbywamy się ułamka, czyli pomnożę sobie to śmiało przez 6 i będę miał tak. Tu zostaną 2x, dodać. 4 plus 6 to jest 10, plus 8 to jest 18, plus 11 to jest 29 i 13 to jest 42, 5 razy 6 to jest 30. 42 przenoszę na stronę lewą, 2x to jest 30 minus 42, czyli 2x to jest minus 12, podzielimy przez 2, żeby się pozbyć tego, co stoi przy x, i 12 przez 2 to jest 6 i oczywiście minus zostaje i odpowiedź C jest poprawna.